Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmiku na kanale Smaczni na Talerzu. Dzisiaj tak zwyczajnie i po polsku, bo przygotowałam płaty z szynki wieprzowej w sosie własnym z ziemniaczkami oraz z buraczkami czerwonymi. Zapraszam do oglądania, komentowania i lajkowania. Cebulę kroimy w piórka, a ząbki czosnku miażdżymy i siekamy. Szynkę wieprzową płuczemy w zimnej wodzie, osuszamy i kroimy na plastry o grubości około 1 cm. Na rozgrzanym oleju układamy plastry mięsa i smażymy z obu stron na złoty kolor. Dodajemy pokrojoną cebulę oraz czosnek, chwilkę podsmażamy, aż cebula zacznie zmieniać kolor. Następnie dodajemy wszystkie przyprawy. Mięso zalewamy wodą, tak aby całe było przykryte. Ja wlałam na początek 500 ml wody. A później podczas gotowania uzupełniłam niewielką ilość płynu. Kiedy mięso już będzie prawie gotowe, dodajemy przecier pomidorowy oraz zagęszczamy mąką połączoną z zimną wodą. Na filmiku zauważcie, że najpierw zagęściłam sos, później wlałam dopiero przecier, ale to tak wyjątkowo przez moją nieuwagę, zazwyczaj tego nie robię. Na koniec sprawdzamy smak sosu, ewentualnie doprawiamy. Jeżeli sos wyjdzie zbyt gęsty, to dolewamy troszkę wody, a jeżeli za rzadki, to zagęszczamy ponownie. Życzę smacznego, zapraszam do subskrypcji kanału oraz do odwiedzenia mojego profilu na Instagramie, gdzie jest tam dużo więcej przepisów.